Piotr Brożek, trener Polanu Żabno. Nie udała się inauguracja przy własnych kibicach, no bo porażka. Krótka ocena meczu przez trenera. Co zawiodło? No wiadomo, że jak się przegrywa, to się szuka gdzieś jakichś wytłumaczeń porażki. Ja myślę, że tu dzisiaj akurat wszystko zawiodło. No to już mówię w takim kontekście, że po prostu no i w bramce Kuba, przy pierwszej bramce można winić za to, że przepuścił piłkę między rękami. No mówię, no tutaj akurat te stałe fragmenty, przed którymi przestrzegałem przed meczem, że akurat mocną stroną Dwini są i tu się akurat dzisiaj potwierdziło. Straciliśmy dwie bramki, próbowaliśmy gonić. Troszkę ubytki personalne tutaj dzisiaj nie pozwoliły na to, żeby troszeczkę ludzi pomieszać, że tak powiem, i troszeczkę tych zawodników powymieniać, żeby można było podeprzeć, że tak powiem, i można było gonić. Strzeliliśmy jedną bramkę na kontakt, potem po tej kartce naszej czerwonej to troszeczkę tak się uspokoiło. Staraliśmy się do samego końca, że tak powiem, dogonić te 2-1, no dostaliśmy trzecią i tak tu się praktycznie mecz skończył. No dziękuję bardzo, powodzenia w następnym. No wam również życzę powodzenia, także do następnego razu.